Czasem mówi się, że dobro to jedyna taka rzecz, która przy dzieleniu mnoży się. Dziś w Ewangelii Jezus chce wyświadczyć dobro swoim uczniom Piotrowi, Jakubowi i Janowi. Zabiera ich na górę i tam wobec nich się przemienia, chcąc umocnić ich w wierze. Pojawia się Eliasz, pojawia się Mojżesz i jest Jezus w lśniącej szacie. Otwiera się także niebo i słychać głos To jest mój syn umiłowany, w nim mam upodobanie. Paradoksalnie, Jezus chciał umocnić wiarę swoich uczniów, chciał dodać im sił, a ojciec daje mu coś więcej: nie tylko umacnia wiarę uczniów, ale także umacnia Jezusa w jego misji. Mówi mu, synu, kocham cię. Jakie to jest ważne, kiedy syn słyszy od ojca, że jest kochany. Również Jezus ma to doświadczenie i tym doświadczeniem jest silny. Bóg. W wielkim poście, w czasie naszego trudu, w czasie przeżywania świąt, które są o męce śmierci i w konsekwencji o zmartwychwstaniu, także opiera to wszystko na miłości. Mówi Ci, nie bój się, jestem z Tobą, ja Ciebie kocham.